A w dzisiejszym filmie wiskozowa hiszpanka, kopertowa sukienka w kwiaty. Mamy też propozycję sukienki na plażę, coś na kolację ze znajomymi, taką sukienkę bardziej na wesele, fajny lniany kombinezon, zestaw trochę imprezowy i lniany zestaw bardziej na plażę. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zapraszam na Mierzymy z Reserved. Jak widzicie, jest dość kolorowo, mamy tutaj sukienki, kombinezony i komplety, wszystko z dobrym składem i myślę, że w przystępnej cenie, także jeśli jesteście ciekawi, co zamówiłam, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Na pierwszy ogień idzie taka błękitna hiszpanka w kwiatowym princie. Ona jest z wiskozy, także wskakuje w nią i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać. Pierwsza sukienka jest z wiskozy i jest w rozmiarze XL. Jak widzicie, jest to taka typowa hiszpanka. W talii ma gumkę, więc możemy sobie tutaj to ewentualnie zbluzować, jeśli sukienka byłaby za długa, bo jak możecie zauważyć, no tak jak przy moim wzroście, to ta długość jest no taka za kostkę, więc naprawdę okej. Myślę, że to będzie fajna sukienka nawet na takie letnie wesela, właśnie przez tą swoją długość i przez to, jak można to fajnie ograć. Myślę, że właśnie na jakieś takie fajne letnie wesele jak najbardziej się sprawdzi, ale na co dzień, na wyjście, nie wiem, w niedzielę na przykład na jakiś obiad też jak najbardziej będzie ok. Kolorystycznie myślę, że dla blondynek naprawdę super, także no polecam, wykonanie też jest ok. No i tutaj ma rozporek na nogę, więc też fajnie, dodaje jej do takiej lekkości. Naprawdę bardzo fajna sukienka. Kolejna sukienka to taka klasyczna, kopertowa do kolana, oczywiście w kwiatki, także wskakuję w nią i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Kolejna sukienka również jest z wiskozy, jest w rozmiarze XL. Ja już coś bardzo podobnego kiedyś z Reserved mierzyłam. Tak jak widzicie, ona jest wykończona taką falbaneczką. Tutaj dekolt jest zaszyty, więc nie jest on jakiś super duży. Można sobie go co prawda przeciąć, jak lubicie właśnie większe dekolty, ale jak dla mnie jest to ok, bo ja nie lubię, jak coś mi się rozchodzi. Tutaj też te takie troszkę motyle, rękawki dodają takiego uroku do tej sukienki. Ona występuje w kilku wersjach kolorystycznych, bo jest jeszcze na pewno niebieska, zielona, w jakieś jaśniejsze kwiatuszki. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że tak do latania na co dzień jak najbardziej się sprawdzi i do sandałków, i do trampek jak najbardziej ok. Skład też jest fajny, więc na lato myślę, że idealnie. Kolejna sukienka, jest to taka propozycja typowo letnia, tutaj jakaś nitka się przypałętała, zaraz ją odejmiemy. Taka trochę sukienka ogrodowa bym powiedziała, wydaje mi się, że na stronie wyglądało to trochę lepiej, no ale przymierzę i zobaczymy. Ta sukienka jest w rozmiarze XL i to jest taka propozycja typowo plażowa. Jak na co dzień wygląda dla mnie chyba zbyt piżamowo. W biuście jest taka na styk, co na pewno fajnie, to to, że ramionczka są takie trochę grubsze i ona z tyłu też jest tak wykończona, że idealnie przykrywa to stanik, więc można bez problemu nosić to do stanika, więc to na pewno na plus. Ale tak jak mówię, typowo na upały, raczej gdzieś na wakacje,
na co dzień wydaje mi się zbyt piżamowa. Też występuje kilka wersji kolorystycznych, więc tutaj myślę, że każdy coś dla siebie by znalazł. Składowo też jest ok, bo jest to bawełna, więc to na pewno na plus. Kolejna sukienka, jak widzicie, jest w takim słonecznym kolorze. Ma bardzo ładne wykończenie i te złote guziczki dodają takiej elegancki, także wskakuję w nią i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Kolejna sukienka jest w rozmiarze XL i jest to połączenie wiskozy z lnem. Wygląda naprawdę ok, oczywiście jak na reserve przystało. Sukienka jest cała wymiętolona, ostatnio w ogóle te zamówienia przychodzą po prostu całe wygięte. Sukienka dość mocno prześwituje i jest też chyba na mnie trochę za duża. Wydaje mi się, że lepiej wyglądałaby rozmiar mniejsza. Tutaj też ma takie motyle rękawy, no wygląda to naprawdę tak uroczo i fajnie. Ona też występuje w innych wersjach kolorystycznych. Ma bardzo ładne te guziczki, co dodaje tej sukience takiej elegancji. Myślę, że jest to ciekawa propozycja, zarówno do latania na co dzień, jak i właśnie na jakieś takie bardziej eleganckie wyjście. Także tylko koniecznie z jakąś cielistą bielizną, bo ciemna bielizna dość mocno się odznacza, także o tym trzeba pamiętać. Kolejna sukienka, jest to taka długa, granatowa kiecka na ramionczkach. Ona jest z lyocelu, jak źle wymawiam to sorry, ale też jest to właśnie fajny materiał na lato, także mierzę i zobaczymy, jak będzie wyglądał. Sukienka jest w rozmiarze 42 i jest wykonana naprawdę bardzo ładnie. Materiał też jest taki miły, przewiewny. Tutaj ma rozporek, czyli możecie sobie wyeksponować nogę, więc fajnie. Jeśli chodzi na biuście, jest z podwójnego materiału, więc jeśli chcecie ją nosić bez stanika, to też myślę, że ok. I tutaj właśnie w ten sposób by trzeba było ją nosić, ewentualnie odpiąć sobie ramionczka. Bo jak widzicie, ona z tyłu jest w takiego X-a, więc no, ramionczka nie najlepiej się prezentują. Jeśli chodzi o długość, to tak jak widzicie, no, jest naprawdę ok. Niższe osoby musiałyby ją sobie albo tutaj trochę zbluzować właśnie w talii, w gumce, albo no, po prostu skrócić. Dla mnie to jest oczywiście na plus, bo zawsze miałam w sieciówkach problem, że te sukienki były za krótkie, ale widzę, że ostatnio to się zmieniło i jest coraz więcej właśnie sukienek dla osób wysokich, więc ja jestem z tego faktu zadowolona. Dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy i kolejną rzeczą jest taki różowy, krótki kombinezon. Także wskakuję, zobaczymy, jak będzie wyglądał, bo prezentuje się na wieszaku naprawdę bardzo fajnie, więc mierzymy. Kombinezon jest w rozmiarze XL, jest to połączenie bawełny z lnem, więc na lato super. Ogólnie wygląda bardzo fajnie, ta góra jest taka luźniejsza. Tutaj w talii jest gumka związywana takim sznureczkiem, więc wygląda to ok. Spodnie też są takie luźniejsze, ma też bardzo ładny kolor, bo to nie jest ani taki róż Barbie, ani też nie jest brudny róż, to jest coś takiego pomiędzy, także bardzo fajnie tą twarz ożywia, ale nie jest też taki za bardzo cukierkowy, więc no ogólnie fajnie. Zarówno do klapek, sandałków, czy właśnie jakiś trampek na lato. Myślę, że jak najbardziej się sprawdzi. Występuje ten kombinezon też w bardziej takich stonowanych kolorach. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jak najbardziej polecam, bo myślę, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy z dzisiejszego zamówienia. Dalej mam taki czarny komplet spodni z bluzką. Niestety bluzki Wam tutaj nie pokażę, bo ona jest taka wiązana, więc zobaczycie dopiero na mnie, bo tutaj będzie ciężko. No i do tego są spodenki, ale już widzę, że to jest niby na stronie jako komplet,
a różni się w ogóle kolorem, także nie wiem, czy to będzie widać, jak to zaraz założę, także wskakuję i zobaczymy. Ten zestaw jest w rozmiarze XL i powiem Wam, że w ogóle to nie wygląda. Mimo, że to jest teoretycznie zestaw, to jest to w różnym kolorze. Ta bluzka jest niby w rozmiarze XL, ale ona jest tutaj za duża, bo to powinno być z tyłu dopasowane, a jest dość luźne. A jeśli znowu bym tutaj, wiecie, tak jakby wyżej to związała, żeby tam się ścieśniło, to chyba bym się tutaj udusiła, więc no coś tutaj nie gra. Może jakbym wzięła rozmiar mniejszy, to byłoby lepiej. Jednak nie jest to totalnie mój styl. Jest to też raczej bluzka do noszenia bez stanika, a tutaj Wam wszystko, jak Wam wiatr zawieje, to wszystko macie na wierzchu, także no raczej nie mój klimat. Jeśli chodzi o spodenki, też jest to XL-ka, ale też wyglądają jakoś dziwnie. Może materiał jest w miarę przyjemny, ale to tylko tyle. Także no, ja jestem na nie, jeśli chodzi o ten zestaw. Jeśli chcecie, możecie sobie przetestować, ale mi się on nie podoba. I na koniec mamy już taki zestawik również koszuli ze spodniami. Bluzka taka wiązana i do tego krótkie shorty, także przymierzymy to razem i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Ostatni zestaw jest w rozmiarze XL i jest z lnem, więc na lato fajnie. I szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie trochę tańsza alternatywa dla tej bluzki, o którą zawsze pytacie, właśnie z Nari, którą mam. No ale niestety nie, z tego względu, że tamta bluzka jest całkiem inaczej wiązana. Tutaj wiążecie ją po prostu z przodu, przez co tutaj wszystko się rozchodzi i stanik macie na wierzchu, więc no to może być jedynie opcja do zarzucenia na jakiś strój kąpielowy. Ja jednak nie czułabym się w tym zbytnio komfortowo, chyba żebym po prostu założyła pod to jakiś krótki top, no i wiecie, wtedy macie bezpieczeństwo, że nic Wam nie wypadnie. Fajnie, że jest to zestaw ze spodenkami, jednak no tutaj konstrukcję tej bluzki trzeba by było przemyśleć. Ogólnie dość dużo jest tego materiału wszędzie, spodnie też są dość duże, więc myślę, że L-ka wyglądałaby lepiej. Zamysł był dobry, ale wykonanie tak 5 na 10. Dobrze, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Koniecznie dajcie znać, czy było tutaj coś, co wpadło Wam w oko. Myślę, że zamówienie takie całkiem udane, nie licząc tego czarnego zestawu, jest całkiem ok. Także koniecznie zapraszam do komentowania, zostawienia łapki w górę, no i zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a duża część z Was tego nie robi. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.